Witamy. Powrotem. Ej, jesteś, jestem po dobrej stronie. Witam, Carter, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że straciliśmy trochę czasu, żeby się podetrzeć po ostatnim spotkaniu. Tak. Dziadku, czy bąki coś ważą? Nie, wnusiu. No to się chyba zesrałem, dziadku. No to idziemy dalej. Tak. Musimy ruszyć do mapy. Do spalonego domu. Muszę się nauczyć patrzeć w kamerę. Chyba, że ustawię sobie kamerę tam. Nie, spoko, jest dobrze. Dobra. Patrz, tam po drugiej stronie jakaś tekstura mi się chyba wybiła. O, dobra, tędy. Czekaj, zaraz. Ciekawe, czy byśmy się utopili, czy byśmy po prostu się zatrzymali. Zatrzymaliśmy się. Może nie próbujmy, bo... Kupię zginąć, już wystarczająco, tak. Kurwa, stresu. Ale ty... Co tam się w ogóle działo? W ostatnim odcinku przeżyliśmy mały rollercoaster emocjonalny. Tak. Okazało się, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze starszymi bogami. Starożytnymi. A jak to powiedziałem? Nie no, ty powiedziałeś starszymi, dobrze. Też masz rację. No. Czy chciałam w po prostu wyprańczyć. Jest w ludzie, żeby taka woda była... Nie, tak powinien wyglądać... Skyrim. Wydaniu. Tak powinien wyglądać Skyrim. W momencie wydania go. No, w momencie nie, wydania. No dobra, nie bądźmy tacy okropni, to było parę lat temu. To tak naprawdę te mapy nie są, ta mapa nie jest taka wielka, tak? To wiecie... Trzeba wziąć pod uwagę, że gdyby mieli zrobić coś takiego, to ta gra wyszłaby w 2017. Można śnić. Musiałaby mieć znacznie większy, że jak powiem, większą pamięć operacyjną, a nie jak teraz bodajże 3 giga. Ale da się ją, kurde, tak zmodować, że da radę, no więc... Da się zmodować, ale... Mogli od razu ją zmodować, tak. O, tutaj coś nam się ten frame rate spadł. O, wow. Dobra, to się szło jakoś... A, dobra. Przez drzwi się wchodziło. Przy lwach. Dlaczego lwy? To jest taki... No, taki typowy element. Ochronny. To się jeszcze tli. Dobra. Tak jakby oczy na siebie patrzyły. O-o. A, dobra. Otwórz, już ustawiliśmy korwusa. To tak jakby się coś na siebie patrzyło z tego kurwa popiołu. Dobra, nie patrz już na to, bo mi się strasznie robi. Mam nadzieję, że tu nas nic nie złapie. Dobra, martwy... Ci ludzie w ścianach. Kurwa. Nie. Czytaj. Czytaliśmy to? Próbowałem zamurować ją w ścianie, ale się broniła. Koniec końców nie zdołałem tego zrobić. Nie mojej żonie. Gniewa się na mnie tak jak uśpiony. Kogo winie? Obawiam się bardziej. Czy to dziadek? Czy to Vandergriff? Nie pamiętam tego tekstu. Nie było go wcześniej. Może przegapiliśmy? Może przydeptałem? Nie dotykaj go już tam. A może... Co to się działo w ogóle? Dobra. To już wszystko mamy załatwione? Wszędzie są X-y? Na to wygląda. Dobra. Wszystko zrobione. Okej. Okay. Opowiada... A, przytrzymaj. Co nam z tego teraz wyniknie? No co doj, dobra. Ale jestem poddenerwowana, bo... O, czekaj! Co? Boże, Ethan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Co? Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Kruski się dasz czy śmiech? Ej, mamo! Tu jest! Co? Coś jest. Nie ma nic. Co? Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Jakieś zebranie rodzinne? Nie wiem. I tam na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Co? Przygody to... Pola Prospero, detektywa mistycznego. Na ścianach są te. Skąd ty to bierzesz? Co? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bas grze po ścianach. Co to w ogóle za bazenada? Czad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, no teraz idziemy. Nie wiem. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań! O w mordę! Szybko, na zewnątrz! Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się! Co? O Jezu! Co teraz? O Boże! No co teraz?
Co? Co ty? Ty, to żal, nie mów mi jeszcze nic. To znaczy, że... Bo tam były chyba jakieś zwłoki już, nie wiem. Siódma? Pamiętasz? Na stacji była siódma. Siódma coś? Nie, siódma była pięć siódma. Była chyba. Siódma z kawałkiem była. Co jest grane? Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co? Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Czekaj, nie mów mi jeszcze. Chcę to wszystko przetrawić i chcę sam do tego dojść. Nie mówi, bo wiem, że wiesz wszystko. To znaczy nie wiem, ale... No to byłoby... Mogę już mówić? Poczekaj. Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu byliśmy wytworem wyobraźni tego dziecka? Tak, to działo się. To wszystko działo się w tych 5 minutach, kiedy on umiera. Tak, on umiera. Nie no, trochę dziwne, bo on przecież tam... To były historie, one... On to pisał... To było w tych 5 minutach, jak on... On pisał o tym Prospero i te tak. wszystkie rzeczy, ta cała mapa, to była jego... To była jego mapa... To był jego historii. Draft. To był jego draft. No. I to było... Te wszystkie opowiadania, które znajdowaliśmy, to były... No to były jego, to wiedziałem. To, co on pisał o wszystkich. To był jego po prostu wytwór wyobraźni. A to, co działo się cała ta, wiesz... Wszystko działo się w ciągu 5 minut, kiedy on... Tak. Ty, normalnie. What? O rany, bo nie. Tego się nie spodziewałam. Ciężko mi jest to przetrawić, naprawdę. Ale, wiesz co, naprawdę gdzie masz dobry. Po prostu taką... Bardzo dobra ta historia jest. Nie no, historia była naprawdę dobra, co nie? To nie ma po prostu... Przecież trochę ten... Przecież trochę to... Czekaj, to nie można...
teraz piosenka jest taka ultra głośna. Ultra głośna. Ale zatrzymaj ją, wrzuć na pierwszy ekran, niech będzie. Dobra. Dobra, przeszło. Dobra, gdyby było nas, gdyby nie było nas słychać, to rzekłem... Podziwialiśmy. Dobra, czekaj. Nie no. Trzeba chwilę się... Trzeba płynąć i to ogarnąć, bo to było kurde naprawdę... Czyli tak, ten dzieciak się... Czyli powiedzmy tak, tam od kiedy pojawiliśmy się w tej historii... Nic nie było naprawdę. Tak naprawdę to były tylko te skrawki opowiadań, które znajdowaliśmy. Tak, które znajdowaliśmy. I te kawałki dialogów, które słyszeliśmy w międzyczasie. Mhm. Więc tam naprawdę nic się takiego nie działo. Oni po prostu żyli w zapadłym takim miasteczku i on po prostu nadawał mu barw takich fantastycznych. No tak. Że wiesz, ojciec siedział w tej kopalni, jakieś tam wynalazki sobie tworzył, patenty. Że wujek był, pędził bimber, ale był jakimś alchemikiem, cudem niewidem. Tak, on po prostu do bimbrowni się wpakował. Brat był chujem, no to... Tak, tutaj żadna niespodzianka. Żadna niespodzianka. W ogóle, ale takie fabuły, że wiesz, z tą babcią, że ona tam jakąś wiedźmą była, tak? Nie, że, ona nie była wiedźmą, ta babcia. To było po prostu, że ona zginęła, ale było coś, że ona była jakąś tam... Nie, w tym namiocie to jakaś tam wieszczka siedziała. No to wtedy była ta babcia chyba. To nie była babcia. To była ta babcia, która zginęła na początku w tym pożarze. Nie, coś takiego? Nie, mi się. Nie wiem. Wiecie, ale w ogóle ta babcia, w ogóle wiesz... Wiesz co? Nie, teraz mi cały czas się wierci, wiesz, w ogóle ci starsi bogowie w ogóle... No bo to była historia tego Prospero, odkrył właśnie tych starszych bogów. Tylko że potem, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy wcześniej zrobić tą kopalnię i na sam koniec dojść do mapy, wtedy pewnie to dlatego mapa nas odesłała sens, z powrotem. Tak. I po prostu dochodzimy do końca historii. No właśnie. Ale to nawet ustawiając to, że wiesz, no, zaczęlibyśmy tego, że zrobilibyśmy tą świątynię, to by nas wyrzuciło tam, wyjechalibyśmy stamtąd, odkrylibyśmy historię ojca, który popełnił samobójstwo. I tak dalej, ale... No i nie, wtedy byśmy doszli do tego, po prostu doszlibyśmy do draftu. No tak, doszlibyśmy do tego, że tam to wszystko było opisane, ale... To tak jak te wszystkie kawałki, jak kosmonauta, jak... No to niby wszystkie kawałki, tak, że właśnie to wyobraźnia tego dziecka, co nie, że w ogóle już... Mówię... Dobra, okej, no podsumujmy to, bo możemy jak to tak dywagować i dywagować. No twoje, no co o tym myślisz? W trzech zdaniach lub mniej, Genos. Dobra. Gra jest dobra, gra jest naprawdę bardzo dobra. Graficznie jest świetna. Jeżeli chodzi o dubbing aktorów, jest naprawdę bardzo dobrze dobrani. Ja naprawdę cały czas widzę tego barbarzyńcę. Paul Prospero jest wielkim barbarzyń. Powiem ci, że właśnie ten głos naprawdę mi się podobał. Bardzo potrafiłem wyobrazić sobie tego gościa. Nie narzekam. Ja bardzo nie, lubię nie ma co narzekać. Udźwiękowienie po prostu pyszne. To naprawdę udźwiękowienie, dbałość o detale. Jeżeli na przykład ten pierwszy dom, kiedy trzeba było ustawiać, to była ta łamigłówka z tym domem, żeby było te mieszkania ustawiać, pomieszczenia. Mistrzostwo świata, naprawdę świetna sprawa. Znaczy dla mnie to było trochę takie konfundujące w pierwszym momencie, ponieważ... Tak, czy wiesz, na początku nie wiedziałeś, że... o co chodzi, później znajdujesz ten dom, później wracasz do tego domu, żeby go ta, umorzyć. Ale to było właśnie wiesz, takie... Na początku czytasz to, żeby te zamęty, co nie? Ta, wiesz, to był ten czar zamętu nie niby... Nie wiem, czy oni to tylko celowo zrobili, że najpierw widzisz ten dom i po prostu, wiesz, że dopada cię w nim, what the... Znaczy, wiesz, może dlatego, tutaj, że akurat jest dopiero ten typem człowieka, idziesz, który się rozgląda naokoło, tak? Poczekaj, nie o to chodzi. Bo to był pierwszy dom po zejściu z mostu, on stał najbliżej do mostu. No tak. Wiem, czy ich zamiarem było to, że wchodzisz, nie wiesz kompletnie co tam zrobić, wchodzisz do i drugiego. Wchodzisz do drugiego tak domu. Tak jak my, i że poczekaj, dasz mi dokończyć. No. Że dopiero w tym drugim domu, że może to zmienimy tam, czy mieliśmy najpierw wejść do tego drugiego domu, a potem do tego pierwszego. To takie nie wiem o co im tu chodziło. Nie, no powiem, że tutaj nawet niezależnie do którego domu byś najpierw weszła, to... I tak ci się łapie, że dobra, muszę zmienić tę łamigłówkę, już wiem jak wyglądają te pokoje, muszę je zrobić. No tak, ale jak wchodzisz do pierwszego domu, to tak się trochę to mnie to przynajmniej zniechęciło, że nie wiedzieliśmy co tam na dobrą sprawę zrobić, bo masz ustawić ten budynek, tak? Ale nie wiesz jak. Można było się niby domyśleć, wiesz, że było czerwone i niebieskie, tak? Tylko że nie wiedziałaś jak. Wiesz, dopiero później ten drugi dom, no mówię, dobra, idziemy. No właśnie, to był
że tak powiem, mankament tej zagadki. Znaczy, właśnie wiadomo, czy zostało to zrobione świadomie, czy nie. Nie wiem, czy to było to celowo, czy my po prostu źle poszliśmy, po prostu źle poszliśmy, skoro tak. Był to dom najbliżej za mostem. To było tak zrobione, jakby myśleli, że każdy, kto wiesz, tam wejdzie, mówi, o, duży dom, to wejdę najpierw do dużego domu, wiesz, chyba, nie założę tego z boku. Chyba, że zrobili to właśnie celowo, żeby trochę to, wiesz... Tak, żeby tutaj dać tej magii. Nie, no, efekt był dobry, nie powiem. Nie, efekt był dobry. Podobało mi się ta powtarzająca się tekstura. Grafika powtarzająca się... To właśnie nie... Nieprzypadkowo powtarzająca się no tekstura. No właśnie mówię. O, znaczy mam nadzieję, że nieprzypadkowo, no bo w porównaniu z całą resztą detalu coś wiesz. Takiego bardzo rzuca się w oczy, gdyby była nieprzypadkowo oczywiście, powtarzająca się oczywiście teraz się mam pełną świadomość, że osoby, które znają w ogóle twórczość Lovecrafta, coś takiego, oni pewnie już od samego początku się zorientowali, że wiesz, aha, dobra, chodzi o starszych bogów. Przepraszam tak. Bardzo, ja z nami się nie zorientowałam, więc... Ale nie siedzisz, nie zaczytujesz się. Są ludzie, którzy nic innego nie robią. Nie, no powiem tak. O! Dobra, już tak, powiedziałeś dużo tak. Więcej niż graficznie, graficznie super, dźwiękowo naprawdę bardzo fajnie, dbałość o detale, fajne zagadki, mankamenty, trzeba no, łazić. Znaczy, mnie... wiesz, że też skrzaniliśmy to trochę tą mechaniką. Dla mnie to trochę za długo jest, znaczy za duże odległości są od jednej zagadki do drugiej. Trochę przydałoby się, no jak tam szukaliśmy tych, cholernej wrony, przydałyby się wskazówki, znaczy no oczywiście to ominęliśmy większość wskazówek, tak, kurwa, ominęliśmy. Kurwa. Nie, ominęliśmy wskazówki, okej, okay, ale one pokazywały kierunek w taki bardzo vague, bardzo przybliżony tak jakby sposób, że na dobrą sprawę no pokazuje ci w lewo, ale tam w lewo są dwie drogi albo trzy drogi. Tak na dobrą sprawę, to znaczy wiesz, nie przeszkadzało mi to jakoś szczególnie, tylko wydaje mi się, że jest to sposób na przedłużenie gry, no jest to sposób taki dość... No właśnie tu chodzi, że... Rozumiem, co tu zrobiono, tylko przydałoby się zdziepko więcej, na przykład ten moment, gdzie znaleźliśmy tą latarnię, prawda, w tym kościele. No. Nic w tym kościele się nie działo, ale spodziewałbyś się, że będzie się działo. Tak, coś się stanie, coś spadnie z góry nagle. Nie, wiesz, nawet jeżeli nie fabularnych, to żeby wrzucili więcej jakichś takich małych pierdół, które by cię przynajmniej w jakiś sposób zajęły, bo, no bo chodzisz od jednego kawałka, bo tak na dobrą sprawę tych zagadek nie ma tam bardzo wiele. Nie są ma. Chyba, jest ten, jest no, kolejka, potem jest ten budynek, no. Potem jest grobowiec, no i potem jest kopalnia, nie? No. Ale tak na dobrą sprawę musisz przemierzyć spory teren i ten świat jest, wiesz, tak szczegółowo i ładnie zrobiony. No właśnie. Przydałoby się parę małych takich pierdół, które cię trochę rozproszą, a... Żebyś nie biegał jedno, tak cię od jednej... Jedno, co tu rozprasza, to po prostu długość chodzenia. Nie, ale mówię właśnie, żeby ci urozmaicić to, że na przykład, no. Wiesz, tam potkniesz się o coś i coś zobaczysz, nie? No bo właśnie. Wszystkie... A, już wiem, o co mi chodzi. Wszystkie elementy zagadki były bardzo scentrowane, a między nimi było dużo przestrzeni niewykorzystanej. Tak no. Więc, wiesz, znaleźliśmy kolejkę i wokół niej były rozrzucone kartki. Potem od kolejki szlajaliśmy się przez dobre... No, szlajaliśmy się trochę, poobcinaliśmy tutaj takiego no. Bezsensownego szlajania się. I między tą kolejką, a potem tym budynkiem zauważ, nie ma nic. Tam chyba przy tej wieży raz się odezwał. Nie wiem, może powinniśmy szukać jakoś dokładniej, ale trochę by się przydało rzucić w to więcej rodzynek. I to byłby chyba tylko mój jedyny taki mankament, bo poza tym gra jest wykonana top notch. Nie no... 8/10. 8/10, naprawdę 8/10. Trochę mało strzelania, ale... No to nie jest Tomb Raider. No, ale nie, no. Wiesz, to zaskakująca fabuła, trzyma cię w napięciu. Tak, właśnie oni tu bardzo mocno fabułą stanęli. Nagły moment, kiedy zrobi się strasznie i ty no. Nic nie wiesz. No oczywiście kwestionujesz wydarzenia. Minus, podstawowy minus to szukanie tej pułapki na samym początku. Po prostu już nie mieli gdzie jej wstawić. Ale ona była tak właśnie też na boku utknięta no i spodziewałbyś się, że będzie gdzieś bliżej. No właśnie o tym mówię, nie? Że to niby jest takie... Żeby więcej czasu zajęło ci szukanie tej jednej pułapki. Nie, żebyś wiesz... dłużej w to grał. Taki... Nie wydaje mi się, że byłoby to takie cyniczne przeciąganie gry, jak na przykład ten dodatki do Evil Within. No tak. Gdzie drzwi otwierasz po 20 sekund sztukę, tak? 20 sekund? No, ale nie, gra ogólnie gra bardzo jest... mi się podobała. Fabularnie jest świetna, polecam naprawdę. Jeżeli ktoś jeszcze w nią nie grał, niewielu was musi być, ale naprawdę... Jeżeli ktoś, powiedzmy, za 5 lat znajdzie to wideo, nie wiem, odkurzy, powiedzmy, na strychu dziadka jakąś taką, wiecie, dziadku co to jest i wyłudzeń, kurde, nie wiem, stary znajdzie czasopismo jakieś, gdzie będzie wyłudzeń i będzie szukał informacji, to mam nadzieję, że to wideo mu pomoże.
Nie, to są dwie różne gry, ale nie wiadomo, jest czy bardzo... będę sławny w tym czasie, czy już umrę. Spokojnie. Nie rozkliwiaj się. Nie rozkliwiaj. Dobra, ogólnie to gra bardzo dobra. Mankamenty niewielkie, ale production values, że tak powiem, są naprawdę zaskakujące, szokujące na tak mały, na pierwszy praktycznie projekt małego studia. No. Naprawdę, znaczy to była część jakiegoś większego studia poprzednio, tak, to było chyba Pickle and Fly. No ale to było, wiesz. Ale naprawdę People Can Fly? Pierwsza... Astronauts? Przypadek? Nie sądzę. Dobra, będziemy już kończyć w takim razie. Następną grą będzie coś innego. Coś innego, nie wiem. Zobaczymy, może jak macie jakieś pomysły? Zobaczymy, co się coś znajdzie. Zobaczymy, coś zobaczymy. Żadnego coś horroru. Coś... Żadnych horrorów, na litość boską. Dobra, będzie 40 no to... komentarzy. Horror, 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 horror. Dobra, kończymy tą historię. No i... Widzimy się. Pa, pa.